W Polsce ilość zachorowań na odrę rok do rok rośnie szacunkowo o 100%. Na chwilę obecną odnotowano ponad 130 przypadków tej choroby. 18 z nich wykryto m.in. na Mazowszu. Na Pomorzu 1000 osób zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. W lipcu bieżącego roku pojawiło się 5 przypadków odry także w województwie świętokrzyskim. Są to w większości przypadki zawleczone z Ukrainy. W Polsce aktualnie nie ma tego naszego polskiego starego wirusa odry. Jest wirus przebadany to jest to wirus, który tu przynajmniej u nas w świętokrzyskim się pokazał. To był wirus zawleczony z Ukrainy. Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób i przynosi się drogą kropelkową. Jeden chory może zarazić 100 osób, powikłania po niej mogą zagrażać życiu. Zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, ale jest na przykład zapalenie mózgu bądź zapalenie substancji szarej mózgu, które prowadzi do śmierci. Ponad 90 5% populacji Polaków jest zabezpieczonych przeciwko odrze dzięki przymusowym szczepieniom. Ryzyko zachorowań wciąż istnieje. Jak podkreślają specjaliści, jedynym skutecznym działaniem mającym na celu zatrzymanie epidemii są szczepionki. Nie rozumiem rodziców, którzy no, ulegając tym ruchom antyszczepionkowym nie szczepią tego dziecka, narażając go naprawdę na śmiertelne różnego rodzaju powikłania. Jest niezrozumiały ten ruch anty, antyszczepionkowy, który no, posługuje się różnego rodzaju inwektywami, nieprawdami, jest opublikowany w internecie. Zgodnie z przymusem administracyjnym, jeżeli ktoś nie wykonuje szczepień zgodnie z kalendarzem, może zostać ukarany grzywną. Jak przekonuje Jerzy Staszczyk, epidemia odry nam nie grozi. Jeśli wyszczepialność spadnie poniżej 85%, wtedy epidemia może być realna.